Tak, pytamy, co dalej z zajezdnią tramwajową na osiedlu Dąbie we Wrocławiu. Pyta też ponad 100-osobowa grupa wrocławian, którzy w obronie zabytku skrzyknęli się w internecie. Nie chcą, by zajezdnia zamieniła się w supermarket. I o tym Anna Tus. Najpierw była tu najstarsza we Wrocławiu zajezdnia tramwajów konnych, a w 1913 roku na osiedlu Dąbie zaczęły stacjonować tramwaje elektryczne. Dziś u zbiegu ulic Wróblewskiego i Tramwajowej są dwie hale postojowe, budynek warsztatów, administracyjny, budynki mieszkalne. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne uznało, że na utrzymanie zajezdni spółce brakuje pieniędzy. Ma zostać zlikwidowana jako zajezdnia tramwajowa w drugiej połowie 2013 roku. Z decyzją nie zgadza się grupa wrocławian, którzy umawiając się poprzez portal społecznościowy napisali petycję, która trafi do prezydenta Rafała Dudkiewicza. Naszym pierwszym celem jest to, aby zajezdnia została w takim kształcie, jakim jest obecnie. Aby funkcjonowała dalej, a pracownicy mieli swoje miejsca pracy. W zajezdni pracuje ponad 60 osób, część straci pracę. Tymczasem na forach internetowych trwa dyskusja nad przeznaczeniem budynków zajezdni. Mogłoby tam powstać muzeum, centrum kulturalne lub supermarket. To oczywiście zależy od decyzji Rady Miejskiej Wrocławia. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tego terenu jeszcze nie został uchwalony. Stanowi ważny element wrocławskiej komunikacji miejskiej. Jeśli tramwaje opuszczą teren zajezdni Dąbie, powinno tam powstać muzeum, mówią twórcy petycji. Zabytek nie powinien tak kończyć, przekształcając się w supermarket. O zdanie zapytaliśmy mieszkańców osiedla. Supermarket to może niekoniecznie. Ta zajezdnia nikomu nie przeszkadzała. Zajezdnia przy ulicy Wróblewskiego jest wpisana do ewidencji zabytków. Na pewno nie można jej wyburzyć, a każda zmiana musi być uzgodniona z konserwatorem zabytków. Ta kubatura jest na tyle duża tych budynków hal postojowych, że wydaje mi się, że da się tam pogodzić i funkcję muzealną postulowaną, czy dałoby się pogodzić, jak również jakąś funkcję usługową, czy też handlową. Twórcy petycji nawołują do dyskusji o przyszłości zajezdni. Proponują debatę z udziałem prezydenta miasta, pracowników MPK oraz mieszkańców osiedla. Wrocław, Anna Tus.